Wrocławianie przed meczem nie składają broni, chcą przed swoimi fanami powalczyć. Przygotowujemy się do tego spotkania jak do każdego innego, wiadomo, jest to na pewno topowy zespół na świecie, ale to nie zmienia faktu, że podejdziemy do tego spotkania jak do każdego innego ligowego. Starcie będzie doskonałą okazją, by zobaczyć w akcji brązowych medalistów Mistrzostw Świata. Powinni wystąpić Sławomir Szmal, Michał Jurecki, Karol Bielecki, Piotr Chrapkowski i Piotr Grabarczyk. Jak Kielce do nas przyjadą, to jest gratka dla kibiców we Wrocławiu. Mamy nadzieję, że hala będzie zapełniona. No jest to przeciwnik, którego nie trzeba przedstawiać. Jest to też na pewno fajny, w cudzysłowie, sparing dla naszych zawodników. Powalczymy, będziemy robili to, co jest w naszej mocy. Staramy się jak najbardziej optymalnie przygotować przed tym spotkaniem. I miejmy nadzieję, że to będzie fajne widowisko. Czy Śląsk wierzy w sukces? Trudno wierzyć, kiedy gra się z czołową drużyną, nie polską, a z czołową drużyną kontynentu. Wiemy o tym zespole bardzo dużo, bo to są kompletni zawodnicy, świetny trener, także myślę, że tutaj będą decydowały detale, ale no tak jak mówię, to jest zespół ze światowej czołówki, także o nich ciężko powiedzieć coś złego. Śląsk niestety nie wystąpi w pełnym składzie. Marcin Schodowski jeszcze cały czas jest w rehabilitacji, ale to jest normalne, bo to jest po operacji. Bartek Wróblewski jeszcze dochodzi do siebie po kontuzji mięśni brzucha, ale to jest rzecz stara już z przeszłości, sprzed ponad roku. Arek Miśka powoli wchodzi w trening, także mam nadzieję, że będą powoli do tego zespołu dokoptowywać i z nami grać. Spotkanie obejrzy ledwie 600 kibiców. Nie udało się przełożyć meczu z soboty na piątek. W perspektywie Mistrzów Świata mogą zobaczyć w akcji 5 razy tyle fanów, co teraz. Wielka szkoda, tak jak mówię, klub był przygotowany na to, że będziemy ten mecz przeprowadzać w piątek w hali Orbita. Na pewno wielu sympatyków piłki ręcznej, a nawet tych, którzy wcześniej się nią nie interesowali, przyszłoby na ten mecz. Dlatego, no trudno, ale to już jest historia, nie udało się tego zrobić. Wiwe Kielce grają później mecz następny ligowy już we wtorek, także ciężko było znaleźć jakiś termin, ale pomimo tego mam nadzieję, że będzie to fajny mecz i fajne przeżycie szczególnie dla młodzieży, która przyjdzie do hali. Mecz Superligi między Śląskiem Wrocław a Wiwe Tauronem Kielce rozpocznie się w sobotę o 19 w hali AWF-u przy Paderewskiego. To nie pierwszy taki turniej mini siatkówki organizowany przez Akademię Wychowania Fizycznego. Pomysł nie jest nowy, bo drugi rok sekcja siatkówki przy AZS AWF Wrocław organizuje takie turnieje i praktycznie co miesiąc organizujemy turniej zarówno dla najmłodszych, bo tacy też są od 4 lat do 9, jak również szkoły podstawowe, gimnazjum, liceum, tak żeby młodzież miała możliwość zagrania w siatkówkę w profesjonalnych warunkach, jakie są na AWF Wrocław. Zmagania na naszej AWF tym razem będą wyjątkowe, a to z racji przyjazdu specjalnego gościa. Jest nim wywalczony na polskiej ziemi w ubiegłym roku Puchar Mistrzów Świata. O godzinie 10 rozpoczyna się oficjalną, uroczystą prezentację Pucharu. Władze rektorskie, władze dziekańskie AWF Wrocław przekażą w symboliczny sposób puchar młodzieży uprawiającej siatkówkę. Następnie do godziny 14 odbędą się konkursy, zabawy związane z Mistrzostwami Świata w piłce siatkowej oraz puchar będzie wystawiony do tego, żeby każdy mógł sobie zrobić zdjęcie z pucharem. Dzieci tym razem będą więc mogły rywalizować w otoczeniu wyjątkowego przybysza. Pojawiła się możliwość zaprezentowania pucharu i połączyliśmy te dwie imprezy. Dla nas jako organizatorów klub sportowy AZS AWF Wrocław, no przede wszystkim najważniejszy jest turniej dzieci i młodzieży, bo mamy tutaj ponad 150 dziewcząt i chłopców, które będzie uczestniczyć. Natomiast puchar jest pewną motywacją dla nich. Siatkarska przyszłość młodych w różowych kolorach. SMS Junior we współpracy z AZS-em AWF-em otworzy wkrótce klasę siatkarską w niedzielę, także pierwsze spotkanie w tej sprawie. Poza prezentacją pucharu, poza turniejami siatkówki, również odbędzie się spotkanie informacyjne dla kandydatów do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Junior Wrocław, kandydatów do klasy siatkarskiej. Sekcja AZS AWF w tej chwili uczestniczy około 150 dziewcząt i chłopców. Jest to pewna propozycja, żeby znalazły również swoje miejsce w klasie piłki siatkowej w Szkole Mistrzostwa Sportowego Junior. Takie spotkanie informacyjne potrwa około godziny 11 do godziny 12. Przypomnijmy plan na 8 lutego. O 10 prezentacja pucharu, o 10.30 start turnieju mini siatkówki. Wszystko w wielofunkcyjnej hali sportowej przy Alei Paderewskiego 35 we Wrocławiu. Inauguracyjny rzut w meczu zakończył się sukcesem przyjezdnych. Do kosza trafił zawodnik GIMBasketu Maksymilian Zagórski. I tak naprawdę
Na tym emocje się skończyły. Kolejne punkty zdobywali już przede wszystkim gracze wrocławskiego klubu koszykówki ze stanu 0-2. Szybko zrobiło się 7-2 systematycznie, ale powoli rosła przewaga gospodarzy, którzy byli zdecydowanym faworytem tego spotkania. Szkoleniowiec Gimbasketu Robert Kościuk zapowiadał, że może stać się niespodzianka, ale jego podopiecznych na takową stać niestety nie było. WKK po 10 minutach prowadził już 16-8. Kolejna kwarta rozwiała wszelkie nadzieje na ciekawe widowisko, choć młodzi zawodnicy spod znaku Gimbasketu dwoili się i troili, nie mieli po prostu szans. Pierwsze punkty drugiej odsłony meczu zdobyli po 7 minutach, przegrywali już wtedy 10-32. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 41-11. Po przerwie było tylko nieco lepiej. WKK kontynuował swoją grę, a Gimbasket swoją, co było też widać na tablicy świetlnej. Przewaga gospodarzy rosła i rosła. Trzecią kwartę wygrali 16-8, czwartą 19-11. Mecz do jednego kosza, tak najczęściej kwitowali kibice opuszczający halę AWF. Warto odnotować, że najlepszy strzelec Gimbasketu skończył spotkanie, uwaga, z dorobkiem ledwie 6 punktów. Liderem WKK był zdobywca 15 oczek Szymon Kilwilsza. Przed ostatnią kolejką sezonu zasadniczego drugiej ligi WKK jest na 6 pozycji z bilansem 11 wygranych i 8 porażek. Gimbasket zamyka tabelę, w 19 meczach poniósł 19 porażek. Właśnie organizacja przez Wrocław The World Games była głównym argumentem za zorganizowaniem w naszym mieście również Mistrzostw Polski. Polski Związek Karate postanowił, że warto wszystkimi siłami promować karate w stolicy Dolnego Śląska, bo jest spora szansa, że kibice, którzy zainteresują się tą dyscypliną podczas Mistrzostw Kraju, będą również jej fanami w czasie World Games. Czy to słuszna idea? Oczywiście czas pokaże. Sporty walki jednak w naszym mieście mają się od pewnego czasu bardzo dobrze. Różne odmiany sztuk nie boją się organizować mniejszych czy większych eventów. Zazwyczaj kończy się to frekwencyjnym sukcesem, a przecież o to w sporcie chodzi, by trybuny zapełniać kibicami. To dla nich ma być show. Mistrzostwa Polski zaplanowano na 21 lutego przyszłego roku na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego. Udział w zawodach ma wziąć 200 najlepszych karateków, którzy rywalizować będą w 18 konkurencjach. Już dziś można zapisywać się do turnieju na stronie www.mpkarate-wroclaw.pl. W konkurencjach kumite należy mieć ukończone 18 lat. 2 lata młodsi zawodnicy mogą startować w kata. Patronat nad imprezą objął prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz oraz wojewoda dolnośląski Cezary Przybylski.